Ja pamiętam, ja mówię tą sytuację może taką, z czego to wynikało, że całą gminę objęto Naturą 2000 i faktycznie, że chciano ograniczyć Naturą 2000, tak. I wie pan, tam była taka alternatywa, że jeśli my, znaczy może alternatywa, że po prostu z góry zakładano w ministerstwie, gdzieś tam zgłaszano te wszystkie tereny procentowo, procentowo szukano w całej Polsce. I teraz jeśli my właśnie co do Natury 2000, żeby gmina mogła nie mieć problemów na rozwijanie się, żeśmy opiniowali negatywnie, to żeśmy wskazywali po prostu, w którą stronę po prostu pójść. W którą stronę po prostu pójść. To była po prostu kwestia wtedy takiego czasu, że jeśli ja mówię, też żeśmy, ja mówię, jak to spadło na nas wygodnie, bo żeśmy tutaj mieli same problemy z tą Naturą 2000. I tak możliwe to poszło w tamtą stronę, co pan mówi, w stronę Sarnikierza, nie? Ale też nikt nie przypuszczał, że po prostu tam później lasy państwowe, tak jak teraz ja mówię, będą występowały o te walory całe przyrodnicze, bo ja mówię, nie podważam tego, co pan burmistrz powiedział, od zawsze mówię, możemy chronić tutaj przyrodę i chronimy ją na swój sposób. Ale nawet wyłączając, co pan burmistrz powiedział, wszelkie żwirownie, jakieś możliwe zakłady, czy tego, po prostu chcemy, niech państwo, mówię, zrobi nam tu rezerwat, narodowy rezerwat przyrody. Wydaje mi się, że ISKO ma do tego predyspozycję i niech gmina dostaje na to środki. Za to niech gmina dostaje środki. I wtedy, ja mówię, będzie miało ręce i nogi. A na dzień dzisiejszy to, co do EPS-u trzeba pieniądze, pan minister zabiera, gmina skąd ma. Ja mówię tak, dzisiaj lasy nas ograniczą do jakiegoś wpływu, jutro ktoś inny, a teraz znów z kopalin gdzieś tam pan minister Rostowski mówi, że też on sobie część będzie podatku zabierał, że są też jakiś taki wpływ do gminy nie będzie, jak się przewidywało i zawsze to jest jakoś tym gminom właśnie pod górę. Im jest tam dobrze wydawać dyspozycje, te procenty w terenie ochronnym szukać, żeby wyjść naprzeciw do Unii Europejskiej, co się zadeklarowało, nie? A jednak nas się tutaj pomija w tej sprawie. Ja chciałbym tutaj przeprowadzić się do tego, co pan zarzucił, bo nie wiem, co pan zarzucił, bo tu jest wszystko w porządku w naszym kraju. Ten teren, o którym my tutaj piszemy na północ, od Głowacza w kierunku na Sarnikierz, to jest dokładnie rezerwat Głowacz i rezerwat zużyciskowy Zbocza, z których my nie mamy żadnych podatków i nie chcemy. Nie wiem, dlaczego niech pan nie mąci w głowie radnych. Ta uchwała mówi o terenie cennym przyrodniczym. Tam się tylko znajduje, że się znajduje las, tylko mój prywatny jeszcze w tym terenie. Natomiast waszych lasów to nie dotyczy. Obszar nie dotyczy waszego lasu. Dotyczy, znaczy w tym sensie, że on jest wasz, bo wy zarządzacie także rezerwatami, ale tam działalności gospodarcze nie prowadzicie. Ale no oczywiście. Więc tutaj to nie dotyczy tych lasów, o których my tu dzisiaj mówimy. Ten punkt w ogóle nie dotyczy tych lasów. Mówimy o innych lasach. Nie o to chodziło. Ten teren jest naprawdę cenny przyrodniczo. To jest najpiękniejszy teren na naszej gminie. Rezerwa Głowacz i rezerwa przyrodniczo Bezbocza Jezioro Bluzki. I to trzeba zrobić, ale nie ulega wątpliwości. Uchwale, żeście nie kwestionowali, że to być lasu. Jak nie kwestionowaliśmy lasów, które znajdują się w rezerwatach, czyli w rezerwacie ten Głowacz i rezerwacie Śródziskowe Zbocza. To jest teren. No jak nie ma? No przecież jaki jest teren na północ od góry Głowacz w kierunku na Głowacz i Sarnikierz? To są dwa rezerwaty. Kwestionowaliście tylko ten teren, a to, co już jest, nie kwestionowaliście. Tylko ten teren tutaj, wzdłuż drogi. Ale proszę naprawdę nie mącić w głowach. Nie mączę. Natura 2000 obejmuje całą gminę. No w porządku. Całą gminę. Ja się zgadzam. Nic, szczerze mówiąc. Ale mnie chodzi o uznanie lasów ochronnych. Absolutnie lasy. Nie możemy się z tym zgodzić. W całej gminie lasy nagle chcecie zrobić ochronne. My nie chcemy. No jak nie? My chcemy? Kurwa, panie przewodniczący. Bardziej utrudnienie to jest dla nas niż dla gminy. Bo my mamy ograniczone możliwości pracy na tych terenach. To jest większe utrudnienie dla nas niż dla gminy.
Czyli bo gmina jedyna, która sprawy, jakie poniesie, to mniejszy podatek, który zadośćuczyniło zapłaci dla gminy. Czyli jeśli zaopiniujemy to negatywnie, to będzie to i dla nas dobrze, i dla nas. No, znaczy, to powiem szczerze, wiele nie zmieni. Bo minister i tak zatwierdził to. To po co w ogóle postępne takie uchwały? Ale będzie. Jak my jesteśmy po prostu na etapie budowy planu urządzania lasu i ta opinia gmin poszczególnych jest taki wybór. A że nikt facto, nie będzie liczył, to nie ma znaczenia. A de facto tak samo jak to jest tylko wyjście. Znaczy, ja bym chciał powiedzieć tak, że na pewno pan wodek radny Szafran wie, i tu niektórzy radni, że i pan radny Jacek Liwa, że podejmowanie uchwał, ja mówię w takich sprawach, ja mówię nawet opinii negatywnych, co do właśnie walorów, to ma odwzięk. Bo na dzień dzisiejszy, jeśli byśmy, ja mówię o tej naturze 2000, nie mówili i żeśmy dawali właśnie opinię negatywną, jeszcze nie powstał plan tej ochrony cały. I to był właśnie odwzięk od wszystkich gmin, które były do tego dotknięte. I wydaje mi się, że jeśli nadal będzie tak szło, że za ochroną nie będą szły dla tych gmin, bo ja mówię, jakbyśmy byli gminą, ja mówię bogatą, jak Kasko-Pomorskie, czy gdzieś tam Szczecinek, czy Kalisz Pomorski, gdzie jest też dużo lasów, z czegoś mają innego wpływy, można to rozważyć, ale tak, gdzie się nakłada na takie gminy, gdzie nie ma zakładów, ja mówię, jest duże bezrobocie, jeszcze ja mówię ograniczania wpływu do budżetu gminy, a zadań przebywa, no po prostu sobie na to na dzień dzisiejszy nie możemy pozwolić. Przepraszam bardzo, ja bym musiał panu zadać kilka pytań, bo spróbujmy to uporządkować, tą dyskusję. Co to w ogóle jest las ochronny? Dlaczego minister chce to wprowadzać? Dlaczego to wprowadza? Generalnie powiedzmy sobie szczerze. To jest moim osobistym zdaniem. My mamy bardzo dobre formy ochrony przyrody, czyli tak jak macie na terenie gminy, no właśnie, rezerwaty, jest park krajobrazowy, są pomniki przyrody. Ta generalnie cała struktura polskiej ochrony przyrody była wystarczająca. Natomiast wchodząc do Unii, stworzyliśmy sieć Natura 2000, która, no to dwie dyrektywy przyjęte zostały, ochrona siedlisk i ochrona ptasia. Nie wiem po co, bo przecież gniazda u nas są również chronione, już wcześniej były, więc ta ptasia też w zasadzie niczego nie zmienia. Siedliskowa, no owszem, no tutaj może faktycznie dostosowanie siedlisk do warunków, jakie gleba pokazuje. Ja powiem na przykładzie, jeżeli mamy siedliskowo, że jest to kwaśna dąbrowa, powiedzmy sobie, i tam powinien rosnąć dąb, a rośnie bóg. No i teraz dostosowanie to nam utrudnia, bo my musimy teraz praktycznie przebudować tak tą buczynę, która jest na tej kwaśnej dąbrowie, żeby tam była dębina. Więc na tej zasadzie. To nie jest, że my zniszczymy. Nie jest to ochrona de facto, no jest, tego co istnieje. Ale nie na zasadzie, właśnie jeszcze wymusiła na nas pracę, które musimy dodatkowo zrobić, żeby dostosować. Bo naukowcy określili, że tam jest siedlisko kwaśnej dąbrowy, a rośnie bóg, na który nie powinien tam rosnąć. A rośnie. I dobrze. Dobrze się czuje. I dobrze rośnie. Dlatego mówię, no myśmy przystąpili generalnie w całej Polsce. Powiem szczerze, może i bezpośrednio władze nasze przyjęły to. Władze na pewno. Najbardziej mówię, my jako lasy nadzieli. Bo nas zmuszono praktycznie i największe koszty z tym związane my ponieśliśmy. Tak. Ja mówię, no jeśli chodzi o samorządy, no to tutaj do tej pory też były te lasy ochronne. Też płaciliśmy mniejszy podatek. Faktem, że akurat na gminie Insko, gdzie było ich niecałe 800 hektarów, w tej chwili prawie 3000 hektarów. No jest to przyrost ponad trzykrotny, zgadzam się. Uszczerbek dla gminy będzie, ale większy jest dla nas niż dla was. Ograniczeń jako takich innych nie przybędzie, jeśli chodzi o mieszkańców gminy, czy nawet sama gmina. Bo nie ma tu ograniczeń, jeśli chodzi o remonty, budowę dróg itd.
każdą drogę budując, i tak oddziaływania trzeba na środowisko robić. I tutaj to nie zmienia akurat niczego. Nie, czy ludność, ograniczenie penetracji, bo na przykład byłem w gminie Węgorzyna, gdzie też uchwalili pozytywnie oczywiście. Nie wiem, może nie oczywiście, ale też były takie pytania, czy bo jest taki punkt, że tam czasowy stały zakaz wstępu do lasu. Ale to jest do tej pory kwestia na przykład suszy. Wiadomo, że jeżeli ptaszek usiądzie na którym na drzewie, zrobi gniazdo, to musimy chroniony. No musimy, to już jest obowiązkiem prawnym, że nam wyłącza kupę, że dostanie. My w tej chwili mamy ponad 700 hektarów lasu wyłączonych z produkcji, przez to, że taki się zagnieździły chroniony. I nie możemy nic tam zrobić. Mimo, że normalnie. Nawet zimą. Nawet zimą. Strefa ścisła wokół gniazda to jest 200 metrów. Gdzie nie można nic robić, nawet wejść. Także ten zakaz to nie dotyczy, że my sobie o naszej misie, bo Natura 2000 zakaz wstępu. Nie. W okresie suszy na przykład, gdzie jest zagrożenie pożarowe, wtedy też zakaz wstępu robi czasami. Natomiast nie ma to związku z naturą. Z tymi lasami jak rozumiem. Mogę jeszcze? Proszę bardzo. A wy się to w tym swoim wniosku powołujecie na pojezierze Ińskie, a to przecież jest planowana forma ochrony, ja tego jeszcze nie ma. A już to umieszczacie w swoich dokumentach, to też jest. Pojezierze Ińskie... W 2009 roku 2009. Opiniowaliście. Opinia była wasza, jako chyba jedyna negatywna. Ostoja Ińska jest, ale pojezierze Ińskie jest na razie obszarem Natura 2000 planowanym. No, nie jest planowanym. Tak, ale w ramach tego pojezierza Ińskiego nasze lasy już są. Także one już są. No lasy są, ale mówię panu, że Natury 2000 pojezierze Ińskie nie ma jeszcze. No, jest to forma planowana. Jest tylko Ostoja Ińska. No Ostoja Ińska. Dlatego... I te lasy, które tu wchodzą, należą do Ostoi Ińskiej. Tak, do Ostoi Ińskiej. To jest do projektu. No i wy tu piszecie o pojezierzu Ińskim i to tak każdy już tak gdzie w jakich dokumentach spotykam, wszędzie jest pojezierze Ińskie i to tak w sumie będzie, że tak się to już utrze, że to pojezierze jest, a tego nie ma. My jesteśmy bardzo uczuleni na to, bo plan ochrony Ińskiego Parku Krajobrazowego, który był prowadzony bezprawnie, był wprowadzony przez Trzeciaka i wojewodę bez uzgodnień. My dzisiaj tylko opiniujemy. To było robione za kadencji Działoszewskiej 2002-2006 i wojewoda to wprowadził bez uzgodnień, czyli nie mógł tego zrobić. I my dlatego jesteśmy na takie rzeczy uczuleni. Jeżeli pisze się o czymś, co jest planowane, a tego nie ma, to tak troszeczkę... To znaczy ja mówiłem tutaj, przytoczyłem waszą uchwałę z 2009 roku, która dotyczyła projektu. A ja patrzę tu na wasz wniosek i tu widzę, pojezierze Ińskie, nie ma pojezierze Ińskiego, proszę tego nie pisać. Jest Ostoja Ińska. Te lasy są w Ostoi i one są. Jest Iński Park Krajobrazowy razem z Oturyną, mamy rezerwaty, mamy Naturę 2000 Ostoja Ińska i pojezierze, już jak już słyszę pojezierze Ińskie, to normalnie mnie coś już. Jedna rezerwa też trzeba wyjść na czasie. Użytki ekologiczne i diabli wiedzą. A ja mówię o naszym nadleśnictwie. No bo wy nie jesteście jedynym, które pytanie na wasze. A jeszcze raz, panie przewodniczący, ostatnie pytanie, jeżeli można. Te 2900 hektarów, te 3000 hektarów, to które to lasy to są? To są wszystko już, czy jeszcze coś takiego zostanie, co jest nieochronne? Nie, nadleśnictwo obec. To są nadleśnictwo obec. Tylko w granicach naszego. Czyli to są tu? Tu od Szczynnego w górę. Na północ. Na północ od Ińska, do Storkowa. A, czyli to, Wierzchucice, Głowacz, ktoś... Ale to jest złożone taki sam. Ale to dopiero jak będą plan urządzenia zmieniać, tak wtedy dopiero będą składać. I na koniec, panie przewodniczący, chciałbym zauważyć, że to rzeczywiście jest tylko opinia, której minister środowiska wcale nie musi wziąć pod uwagę. Na pewno weźmie pod uwagę. Ale jestem w świecie. Nie musi, ale może. Weźmie. Zaopiniujmy tak jak nam. Nasz priorytet, powiem tak, priorytetem jest jednak ochrona
przyrodnicza. To nie jest. Pan nie dla nich chronić, tylko dla siebie zaraz się stanie wszystkie z tego płacić. Ale Ale z drugiej strony powiem tak, te obszary Natura 2000 dają też możliwości starania się o różne projekty dofinansowania, projekty unijne. My na przykład też w ramach tego uczestniczymy już w trzech projektach, gdzie ma być dofinansowanie na właśnie na przebudowę tych siedlisk. To samo może dotyczyć gminy. Ale my też korzystamy z leżą tam cały płód. Ja wiem, że te procedury są okropne i później realizacja jest trudna. Tak, online nie uwzględniają z nami, bo skoro by za to płacić, to im nie da do tej decyzji. No ja się zgadzam, że to tam jest promocja ptaszków, no fajnie, no ale wie pan, bo to tak wszyscy mówią, promocja ptaszków, my na to nie mamy wpływu, gdzie ten ptaszek usiądzie. No, my też z takich programów korzystamy. W tym roku uda nam się prawdopodobnie już mocno na ukończeniu, nie prawdopodobnie na pewno mocno na ukończeniu, no, z tego trochę może tak będzie, bo mapy takie ładne, prospekty dotyczące gminy, no, to właśnie z tej natury. No, dlatego mówię, no, z jednej strony faktycznie uszczerbek jest, no i tego nie kwestionuje. Ale pory uszczerbek. Ja się domyślam. Na razie jednego leśnictwa za chwilę. To znaczy nie, to nie będzie tak się odbywać, bo to jest teraz na 10 lat leśnictwa, także żadne nie pamiętam, ale oni chyba już byli, także teraz dopiero chyba za 7 lat dopiero. Także ta zmiana. Dziękuję. Czy ktoś jeszcze z Państwa radnych? Nie widzę. Poproszę Komisję Rozwoju Gospodarczego o zaopiniowanie projektu uchwały. Kto z Państwa radnych jest za pozytywną opinią w sprawie przedstawionego projektu uchwały? Proszę o podniesienie ręki w górę. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. W związku z powyższym stwierdzam, że Komisja Rozwoju Gospodarczego pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie. Czyli jesteśmy przeciw uznaniu. Tak, tak, uchwała mówi o. Przechodzimy do punktu B. Rozkłada pan ręce, jest pan niezadowolony? Nie wiem, co jest. Ja coś panu powiem tak na koniec, bo nas niestety Unia Europejska nauczyła tego, że wiele rzeczy, które wychodzą z ich prawodawstwa, to są buble prawne. Już prostowali banany, prostowali ogórki, teraz będą przebudować Buczyna na dębinę, także wie pan, tyle tych paradoksów, że człowiek musi podchodzić z dużą rezerwą do tego, co oni proponują. Ja się tak orzechów włoskich najadłem, że już nie mogę patrzeć na orzechy. Kolejny paradoks. Teraz będę wiśniami się zajadał. A urzędnicy unijni po prostu muszą udowadniać, że są potrzebni, więc tworzą prawo. Czy ono jest dobre, czy nie, nieważne. Tworzą prawo. Tak. Odpowiadając, powiem szczerze, że tak bezkompromisowo nasze władze podeszły do tego, bo nasze formy ochrony były wystarczające. No właśnie, po co to kombinować? Tak, i lepiej nawet chronią niż unijne. Tak, do tej pory nie było tych nowych ustaleń i ptaszki były i wszystko było, tak? Z tym, że i żura w te nasze formy ochrony zeszły na plan drugi, natomiast priorytetową jest natura to. No właśnie. A jeżeli która wpłynęła w zasadzie te wszystkie nasze formy. Jeżeli mogę, to jak ostatnio interesowałem się troszeczkę tymi ptaszkami właśnie, to ze zdziwieniem stwierdziłem, że w polskiej czerwonej księdze, czyli ptaków zagrożonych wyginięciem, jest umieszczony ten wróbel, który się gnieździ pod naszymi dachami, prawda? No to jest ptak zagrożony wyginięciem. Natomiast Natura 2000, ta ostoja ptasia, co tutaj jest, absolutnie ani słowem o wróblu nie wspomina, tak? Dziękuję. Zamykam dyskusję w tym temacie. Przystępujemy do realizacji podpunktu B. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Mińsku w sprawie rozpatrzenia skargi na burmistrza Mińska. Proszę bardzo. Dziękuję bardzo.
Do widzenia. Do widzenia. Do widzenia. Proszę Państwa, wpłynęła skarga oczywiście najpierw od Pana Krzysztofa Michała z granicy i ja mówię, nie wpłynęła bezpośrednio tutaj do biura rady, w tym momencie do starostwa powiatowego w Stargardzie Szczecińskim. Pan starosta odesłał skargę do nas, bo kompetencją rady jest rozpatrywanie skarg. Opina złożona na Pana Burmistrza i ja mówię, treść skargi Państwo znają. Spotkała się w tej sprawie komisja rewizyjna, która przeprowadziła rozpoznanie, ja mówię, całej skargi, wyjaśnienia Pana Burmistrza i przygotowała projekt uchwały razem z uzasadnieniem, także ich opinia, jeśli chodzi o opinię komisji rewizyjnej, jest po prostu cała skarga niezasadna. Co do tego oświetlenia, już nieraz Pani nawet sołtys z granicy mówiła, że miała no, dużo takich nieprzyjemności tam obelg tego Pana, że sobie lampę powiesiła, że to jakieś różne sugestie, czy Pan Burmistrz wielokrotnie informował, że całe oświetlenie nie tylko na granicy, ale tam, gdzie po prostu to wymagało białka częściennego, gronowo i ja mówię tutaj granica, jest w dwóch etapach realizowane, mamy do 2015 roku zaplanowane to zrealizować. Cała inwestycja jest rozłożona na 48 lat i dopóki pierwszego etapu nie spłacimy, po prostu Pan Burmistrz ze względu na tą sytuację finansową nie zleca realizacji tego drugiego etapu. Może coś w tej kwestii, jeśli Państwo radni będą jakieś wyjaśnienie. W pierwszym etapie zostały zrealizowane te miejsca, gdzie były większe zagęszczenie budynków i miało to jakby ekonomiczne uzasadnienie postawienie tego ścieżenia, ponieważ to jest dość drogie przedsięwzięcie. To wykonanie szczytla, to się wiąże często z postawieniem słupów. Zawsze trzeba ciągnąć nową linię, bo to, te lampy muszą być opomiarowane, to są skrzynki do opomiarowania z licznikiem. Także to się tak mówi, zawieszenie jednej lampy, ale to jest wszystko kosztowne. I mówiłem Panu Kibiszowi, że w następnej kolejności on będzie miał założone do Pana Kibisza, bo dalej to się w ogóle nie opłaca. Bo dalej, jak Państwo znacie granicę, to jest wioska 5 km. I tam już domy są co pół kilometra dosłownie dalej. 300 metrów są pół kilometra. Natomiast dom jeszcze Pana Kibisza, to jeszcze mieści się w tej części, gdzie to zagęszczenie jest trochę większe. I tam jest sens wykonania tego oświetlenia i mówię, że chcę to oświetlenie zrobić, tylko że no w tej chwili po prostu no nie mogę zlecić roboty, skoro wiem, że nie będę miał co zapłacić, że Pani skargi nie podpisze kontrasygnaty. I zresztą tego zadania nie mamy ujętego w budżecie, ponieważ no, nie ma na to środków. I tutaj nie ma żadnej złośliwości, nie wiem, dlaczego ktoś to tak odebrał. No. Tak, słyszałem. Można coś zapytać? Tak. Bo jak się czyta skargę Pana Kibisza, to jeśli jest to prawdą, bo ja nie mam zielonego pojęcia, tylko jest może prawdą. Ja przykład, no to on może tam mieć zostało takie wybrane miejsca, które są najbardziej zagęszczone i znajdują się, czyli ten pierwszy odcinek, tam chyba do hotelu mniej więcej. Te budynki są dość dużo, w dużym zagęszczeniu i następne jest tam też takie miejsce, gdzie znajduje się nasze świetlice i hydrofony. Tu było chyba 5 lamp, a tam 2. I teraz dalej już w ogóle za tą hydroformią to nie ma żadnego sensu robić, bo tam już powiedziałem, tak jak powiedziałem, co pół kilometra do. Natomiast do Pana Kibisza jeszcze te 4-5 lamp, no jest jakiś sens, żeby zawiesić. I to w tym drugim etapie będę chciał zrobić. Natomiast w pierwszym etapie były wybrane po pierwsze te miejsca takie o dużym zagęszczeniu, czyli ten początek wioski do hotelu praktycznie. Nie? Bo później już to się tam rozluźnia, a od Pana Kibisza to już całkiem od domu do domu jest. No i takie jeszcze tam te większe zagęszczenie to jest tam, gdzie jest właśnie nasza świetlica i hydrofornia. Tam jest kilka tych domów. I tam się z kolei ja powiem szczerze, że nawet nie wiedziałem, że to jest
chyba też leciała jakaś rodzina. No, ale też i państwo Karasiakowie mieszkają. I nie tylko. Ja nie wiem, ze trzy rodziny mieszkają. Nawet nie ma teściowo. I w każdym miejscu dwie lampy zostały zawieszone. Dziękuję. Nie, no bo ja mówię, ja nie znam tej sytuacji, dlatego się dziwię. Jak pan Kibisz tak przedstawił, to wydaje się na, z boku stojąc, że może trochę racji ma, nie? No bo jeśli rzeczywiście gdzieś tutaj przy pani Sołtys, tam potem przyjadł jakiś rodzinie... Nie przy pani Sołtys, tylko zostało 5 lat od początku do, mniej więcej do hotelu. Do hotelu. No to też chyba jest znam akurat. Jeszcze pani Sołtys, nie no projekt zaprojektował, ale z uzgodnieniem ze mną. Dobrze, wiadomo, że on zrobił tam, gdzie żeśmy uzgodnili, że to ma sens zrobić. No to jest to zawieszenie faktycznie, bo nie wiadomo, może przejechać się przez tą granicę, popatrzeć, jak to wygląda, jak ktoś ma. No właśnie, i tam dalej mówię, przede wszystkim kiedy sugerowaliście tym, że jest tam nasza świetlica i hydrofonia. I tam te domy chyba trzy są, czy dwa chyba tam w jednym, nawet już nie pamiętam. I pan Kipisz po środku mniej więcej. A pan Kipisz, no nie tak w tym pierwszym odcinku. Jest ostatni. Pod szosą, może trochę więcej. Jest ostatni na tym ciągu. Ostatni na tym, że się opłaca jeszcze robić oświetlenie w ogóle, bo dalej już się nie będzie opłacał. A po środku, między, tak jak między tymi lampami, które są założone i które są później prześwietlone. Ale tak też jest w Gronowie. W Gronowie też lampy są założone na początku tutaj. Całe szczęście, że mój też nie mieszka. To by było znowu. Czyli tutaj, gdzie jest to większe zagęszczenie, gdzie były te mieszkania węgierowskie. I tam dalej też w drugim miejscu jest też kilka domów tak bliżej siebie położonych, to też. A po środku nie ma i też ludzie tam mieszkają. Ale mówię, no Gronowo też ma ponad 3 km i teraz... Ale reasumując, jest szansa, że tam ewentualnie jeszcze... No, pana Kipisza na pewno będzie to zrobione, ale to musi się trochę poprawić sytuację finansową, nie musi być stać na to. Ale pan Kipisz tą informację otrzymał, tak? No ja mu to mówiłem, ale to było może z rok temu. Od tamtego czasu nie zwracał się w ogóle do mnie. Dla mnie ta skarga była takie zgłoszenie, ja z nim rozmawiałem raz to gdzieś rok temu. I mówiłem, że będzie zrobione. No nie podałem dokładnego terminu, ale wtedy jeszcze wydawało mi się, że może to... No chciał szybciej wyjąć, jak to A od tego czasu myśmy w ogóle nie rozmawiali, także nie ukrywam, że ten... Żeby napisał to pismo do nas, do urzędu, to byśmy odpowiedzieli, a napisał do starosty, starosta to przekazał jako skargę do biura i tak to wygląda. Ale jest możliwość, że można odpowiedzieć na piśmie. Nawet trzeba odpowiedzieć. Takie może Nie, pismo jak dostaje się pismo, to mi to widzi wtedy, że... Dziękuję panie burmistrzu. Dziękuję. Czy ktoś jeszcze z państwa radnych w tej sprawie chciał zabrać głos? Dziękuję. Nie widzę. Jako że komisja rewizyjna zaopiniowała projekt tej uchwały, przechodzimy do następnego punktu naszych obrad. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Mińsku w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie gminy Mińsko. Proszę bardzo. Czy pan burmistrz omówił ten projekt uchwały? Tak, w tym roku uchwała zobowiązała nas, nie tylko nas, ale wszystkich gminy, do uchwalenia do końca marca, to corocznie. Gmina musi uchwalić taki program działania na rok, w którym zakreśli zadanie, które będzie realizować celem opieki nad zwierzętami bezdomnymi, zapobiegania bezdomności zwierząt. Na terenie gminy dotyczy to psów, kotów, nawet tych zwierząt gospodarskich, a także dzieci, które wywołają się z kotem. No nie ukrywam, że bardzo się uaktywniły w związku z tą ustawą, która weszła w organizację typu Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami. Oni najchętniej to widzieli, żebyśmy tam z 50 tysięcy przeznaczyli i przekazali im, a oni będą się tą sprawą zajmować. Czyli inaczej bardzo chętnie by się podpięli pod pieniądze z gminy.
Gdybyśmy mieli tych pieniędzy za dużo, to może byśmy mogli tak zrobić, ale my ich nie mamy, w związku z tym siłą rzeczy ten program musi być na miarę naszych możliwości finansowych, ale tak, w taki sposób opracowany, że